Cześć wam, Krendusz z tej strony. Dzisiaj znowu sobie gramy w Asasyna. Los Atlantydy, mamy misyjkę, tutaj kończymy ją właśnie. Spotka się z Hekatę mamy. Zaskoczenie Hekatę. Dobra, musimy do niej wrócić i oddać jej notatnik Persefony. Podajże chyba tak. No nieważne, w każdym razie już tutaj jesteśmy, w poprzedniej części go znaleźliśmy. Gadaj z babką, jaka ona jest duża jakaś. Dużo musiała jeść. No i wczytywanko. Dzisiaj była aktualizacja. Posłuchajmy. Stealing Persephone's journal wouldn't help us. But stealing the journal that belonged to the gate's locksmith will. Who's the locksmith? It doesn't say. Looks like a lot of pages were torn out. Now be quiet while I read. No dobra, dobra, czytaj. Czyli to nie Persefony, tylko klucznika. Well, that was illuminating. No dobrze. Przejdźmy do rzeczy, powiedz czego udało ci się dowiedzieć. Wyciągnijmy jakieś wiadomości. Oh, so eager. The location of the gate is not revealed. But so long as Persephone controls Elysium, you need her permission to pass through it. Which you will never get. But if she loses control of Elysium? She loses control of the gate. Undermine her influence any way you can. And how do you suggest I do that? Your alliance with Adonis is a good start. His head-on tactics are a little obvious for my taste, but in time, he will wear down Persephone's forces. What about our alliance? Where do you come in? I know all of Persephone's weaknesses, and I'll direct you to them when the time is right. Takie buty mam osłabić władzę Persephone. Spend some time with Persephone's lapdog, Hermes. Learn to use that staff. You'll need a divine weapon in the land of gods. Dobra, dobra. Nie gadaj, babka. No i mamy misję zakończoną. Zobaczmy jakieś doświadczenie, zaskoczenia. Zrobione 13820 punktów. Jeden punkt umiejętności. O, proszę. Elegancko, całkiem nieźle. Patrzcie, jakie ruiny. No dobra, to ja sobie dodam ten punkt do umiejętności. Najemnicy tu jest zdolności. Tutaj przechodzimy do asasynienia. Obrażenia asasyna 6,8%. Ulepszenie umiejętności. Ulepszenie umiejętności. No dobrze. No ale to przecież tak robimy. Nic nowego mi pan nie mówi. Które to było? Co to? To. Nie. To jest ta pałka jego. A to możemy zrobić. Patrzcie. Porusza się szybciej niż Hermes. Gdy zasłoni spowolnienie o 10 sekund. Czy ja tego używam? Chyba nie. Dobra, zostawmy to. A tu jeszcze coś z okiem było kakaowym. Znaczy zwykłym okiem. Zdolność, co to jest? A tego też nie używam. Dobra, nieważne. Zobaczmy. Inną misyjkę jakąś, coś dobrego, coś złego. Tutaj mamy coś, co to jest? Odszukać duszy. No dobra, użyjmy tych skrzydeł Hermesa, by dostać się do na Akropol Persefony. Zobaczmy, co tam będzie później. Gdzie to trzeba iść, panie ładny? O, tam oj! Murde jeża. Tego chodzenia to teraz będzie przez 15 minut pewnie. No ale trudno, podziwiajmy ten ładny krajobraz.
Trochę mi to przypomina dodatek z poprzedniej części Assassina, wam powiem. Tam też był taki ładny świat, jakiś chyba świat za światach. No tak, jeden był mroczny, jeden był ładny, a trzeci jaki był? O, nie przypomnę sobie teraz, no nieważne. Zawieźlijmy tego swojego konia. Jedziesz, jedziesz. Patyki zawsze się przydają. Dobra, jest droga, to na autopilocie pojedziemy. Całkiem ładny krajobraz, muszę wam powiedzieć. Dosyć tak przyjemnie się tutaj gra. No zobaczymy, co będzie kolejnym etapem. O, jest posąg, patrzcie. Jala, jala. O, od razu podpowiedź, żeby niszczyć. Ja to szybko załatwię. Nie mam ochoty z tymi szpieniami walczyć. Nie mam z nimi ochoty. O kurka, kurka. Coś ta babka to jakaś taka nie bardzo. Się udało ten pomnik tak zepsuć tylko po części. Nie chcę go ładować zbytnio, słuchajcie. Ale jajka. Mój oklutują. Dobra, trochę ich odciągnę. I... jest zniszczony. O kurka, kurka. Tylko tyle jest? Przecież było więcej. Siadaj. Gdzie może się powiększyło? No nieważne. Chyba się ściekli. Jakiś tam gonią mnie? Nie, zostały głuptaki. Jedziemy, lecimy, lecimy. O, jeden punkt do dodania, znowu. Elegancko, później go dodam. Nie będę teraz czasu marnował na to. Tak samo jak i na te zwierzęta. Jest dość trudno zabić. Patrzcie, jak poparcie spadło. Już niedaleko skrzydeł użyjemy, dostaniemy się na górę. I zobaczmy. A tam przecież był teleport. No nieważne. Mniejsza o większość. Jedziesz, koniu. Zeskakuj. Skrzydła Hermesa już wiemy, do czego są. Ciago, teleportuj nas do góry. Wczytywanka jest dosyć niewiele podczas poruszania się tymi skrzydłami. Chociaż tyle dobrze. Żebym wykrakał, że niewiele. Wczytuję i wczytuję. Oho. Będzie się coś już działo? Nie, jeszcze. Jest. Jesteśmy z powrotem. Dobra, dostaliśmy się. A, mamy tam iść. Tam kiedyś próbowałem w jednym z poprzednich odcinków. Tutaj podpowiedź skrzydła Hermesa. Ja tutaj byłem, ale tam się nie mogłem dostać do środka, słuchajcie. Tam jest ten przywódca chyba... przywódca tego regionu. Dosyć drastycznie. Powinno bynajmniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No jak stworzyli, proszę, żeby słońce tak prześwitywało. Tutaj się modlą, nie wiadomo, jakiego grzyba. Tu jakiś żołdak. No jest 95 metrów, tutaj sobie stoją, nikomu nic złego nie robią. Ale my idziemy na górę. Ale nakręcili tymi schodami. Tak, pamiętam, ja już tutaj byłem kiedyś. No zobaczmy, na pewno będzie znowu jakaś filmik, video. Mogliby sobie oszczędzić tego wczytywania. No jest. A może i nie. Wczytywanie.
Udało się i znowu wczytuję, słuchajcie, co za ripo w przewincie, to żeby nie tracić czasu. Bo to nie o to chodzi, żeby czekać i czekać. No ja niestety nie mogę. Muszę czekać. O jest, już cisza. You back there. Now I see why my guards had trouble with you. Well, they weren't exactly easy. I'm sure they aren't what mortals like you are used to. You must be someone special. Pewnie, że jestem specjalny. Tylko niespecjalny. Troski nie myśl sobie, kobieto. Miło mi to słyszeć, nie tego się spodziewałem. Miło mi to słyszeć, pobajerujmy ją. A simple Persephone will do just fine in my realm. Formalities are for the boys. That's what they say. So Elysium belongs to you. After the rude introduction I gave you, I can't blame you for not knowing. Let me apologize. Ross can attest. Usually he's the one that does the biting. Aha. He would want you to forgive me too. Tell me your name. Let's begin again. On the right foot, this time. No dobrze, zacznijmy jeszcze raz. Przepraszam, przepraszam. Wybaczam ci. No wybaczmy, niech będzie, bo by gry pewnie nie było. My name's Alexios. Then I give you my official welcome, Alexios. Let me tell you what's customary around here. Buzi, buzi. This place is mine. I know every flower, every face. I alone let them in. But there's something here I don't want. You mean me? No. There's a beast loose in Elysium and it belongs to Hades. If it gets to him that his wife stole one of his immortal mounts, it'll be a disaster. But I didn't steal it. I won't go near the things. They brought me down here in the first place. No. Someone wants me to look bad and I need that horse gone. Koniu jakiś. Aha, odzyskamy tego konia, pewnie, że tak. Nie ma sprawy, babko. Myślałem, że to Cerber jakiś. Oki koki, lol. Czyżż taki okropny jest? Algorytm. Nie ma sprawy. Boy! He'll know how to send it galloping back to the nightmare it came from. O boy, nie ma sprawy, robi się pani ładna. Jedziemy zobaczyć, co to będzie za konio. Tu 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 tu. Tam jest. Ja myślę, że pójdziemy na skróty. O, tędyk. Tędyk. Gdzie ten koniu tam jest? Na początku w tej grze można było się zabić skacząc z tych... skacząc, słuchajcie... z wysoka. Ale po pewnym czasie, nie wiem czy to usprawni, chyba od 20 poziomu. Tak mi się wydaje. Skakanie z wysoka już nic na nas nie robi. Czasami się zapominam jak gram w Far Cry'a. I skaczę z jakiejś góry albo co. No i to się zazwyczaj źle kończy. A tutaj proszę, jakiś skoczny chłopak. Sru! Salto mortale wykona. I już jest elegancko. Ja, jariba, jariba. Tutaj pomnik był zniszczony już. Przyjrzyjmy się. Nie. Nie zniszczone. Jeden mniej. Cover him. Dobra, on się poszedł schować. To ja może tak szybciutko rozpierniczę to. Dobra, rozwalony. O kurka, ale mi zlaserował. Gdzie jest to moje zwierzę piękne? Reniferze, piękne zwierzę. Tu jest konio. Lecimy dalej, nie ma co się z nimi tam zadawać zbytnio. Będziesz szczylą.
Nie ma co robić. Ciao, bambini. Na pewno nie przyjdą. Już nie szukają. A my jesteśmy w zasięgu naszego celu. Tak. W świątyni jest naprawdę dobre miejsce, żeby koń się schował. O, uciekają wszyscy. Boją się. Dobra, nie przeżywać. Co to jest? A, to trzeba przecież zepsuwać, pamiętam. Chyba trzeba w środek pierdutnąć. Jebut! Jak to jebnojut? Dobra, tam jest jeszcze daleko jakiś. Nie padł, ale trochę go osłabiło. Gdzie ten koniu jest? O, w dupę jeżdżasz, jaki zobaczył. Takie lepsze szpenie z nich są, słuchajcie. O kurka, kurka. O, ty dzbuchu. Stworzył sobie jakiegoś klona. A, czy już wszyscy tutaj przyszli do mnie? Dobra, także zmywam się. O, tu jeszcze jeden jest. A, to ten, co go szczeliłem. No nieważne, my szukamy tak czy inaczej konia w dzisiejszym odcinku. Tutaj jakaś podpowiedź. Pochodnia Hermesa. A, on coś mnie tu szukał jakiś. Zamroził, że nie mogę się leczyć. Nie, jeśli są. Muszę. Och, ja pierdziel. Ale mi jadą. Ptaszro ich tam coś słyszy, będzie tykował. Uleczył się trochę. Zaraz gdzieś tutaj muszę wejść na górę, bo to nie widzę inaczej. Starą metodą to załatwimy. Proszę, jak czarują. Czarują, laserują. Nie ma nawet jak uciec. Dobra, schowajmy się gdzieś. Schowany 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. O, ja cię kręcę. Całe mnóstwo. No nic jednego, może nam się uda trochę tak przyasasynić. O, nie udało się. To był ten lepszy. Dobra, zmywam się stąd. Dobra, widzimy poza tutaj obszar działań wojennych. Z boku ich załatwimy. Można było po cichu? Trzeba było raczej. Get back! To jest taki chyba ten punk. Nie, to get back.
Malakas? Nieźli. Dobra, zmywamy się na drugą stronę. Nie lubię takiego ganiania, wam powiem. Ale co poradzić? O, już się przeniósł. Trzeba by tam się wspiąć, mi się wydaje. Właśnie tam. Dobra, to jest najlepsze miejsce do tego typu działań zaczepnych. Panie Golej. Jeden. Kurde. Nie zajął się do końca. Spadł dwóch już załatwionych. Tam jest trzeci. Załatwiony trzeci. Tego trzeba lepszego cwaniaka poskromić. O, jak zwiał. O, jak zwiał. Tu jest. Tam jest też. Całkiem sporo ich tutaj jest, żeby wam powiedzieć. I jeszcze strzały się skończyły. Na domiar złego. Ekwipunek. Patyki są? Są patyki, za szczęście. Dobra, jedziemy dalej. Dostał. Rozsypał się. Nie, że jest Archer. Już nie wiesz. O, patrzcie, tam jeszcze jest jakiś, można go. A, jaki dobry. Już ci ktoś pomoże, czekaj ty. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. O, tu są. Somewhere. Dobra. Udało mu się. No one here? Where are they? O, jakiś gub taki. O, tam jest, patrzcie na dole. Cyk, Walenty na bok, sentymenty. Celuj w głowę. O! Chyba udało mi się mnie wypatrzeć. O, jeszcze laserem. Nie zrobił. Laserować chcę. Padają jak muchy, słuchajcie. Bardzo dobra miejscowa tam jest. Idzie ten. Ciekawe, czy ja fanty potem znajdę. Nie patrz, już długo twoja męczarnia nie potrwa. Tu jest, patrzcie. O, będzie ktoś tu mnie strzelał jeszcze. Laseruje. Z tak daleka? Ptak go atakuje. O, ty w mordę jeżę. Nie tego miałem strzelić, no ale dobra. Ten też dobrze, że dostał. Jest tu ktoś jeszcze? T
Tam jest daleko. Tak też potrafię. Byś czyli zapomnij, to tak jak Stingray. Czy jak ten się nazywa? Patriot. Tam ci zwiar. Ile ich tu jeszcze jest? Motyla noga. O, tu się pokazał jeden. Zawsze to kilku mniej. Dobra. Lecimy nazbierać łupy. Ale mnie tłuk. Jak mnie ścielił, Francesco. Daj no tę tarczkę. Dostał. Łupy. O, jak go namierza. Ole mnie pizdnął. Dobra, uleczymy się. A, wyszli. Z pieczary. Ilu ich tu jest? Trzech. Cieszę się. To ostatnia rzecz, jaką widziałeś. W swoim życiu. La banana. Job go free. Dobra, pozbierane chyba wszystko. Co nie pozbierane, to nie moje. To nie będzie moje. W każdym bądź razie teraz się już zbieramy po tego konia. Morze jeża, ile rzeczy tutaj. Tam skarb. I zbój. Kolejny. Coś on tam pawiana świruje. Trochę go osłabiłem. Dobra, widzi mnie. Wohoho! Leć Adam! Dostał kapitan. I poleciał, wziął. W pierony. Idzie. Bug of Ray. Dobra, zwikło od razu. Wszystko pozbierane. A to jest teren poszukiwań, patrzcie. Czyli to gdzieś tutaj musi być. Ptaszor. Poszukiwań, no mi tutaj. Tu jakaś tabliczka. Tu coś w środku jest. Orfeo jakiś. Tego nie zaczepiamy. Nie ma po co. No dobrze, ale ci ja tutaj mam iść. Tutaj nie widzę, żeby tu cokolwiek było. Raczej doła. Schowali też nie mieli gdzie tego konia. Tu trochę łupów. Podnieś truchło, nie. Pewnie tędy gdzieś trzeba wejść. Trochę tego, trochę tamtego. Tu jest skarb kolejny. Dajesz. No to co, splądrowane, ale konia nie ma. To zwierzę piękne jest. Tu jest wykończone. No nic, ja zostawię to na następny odcinek, bo już tak gramy sporo.
Słuchajcie, tak więc trzymajcie się dzisiaj i w następnym odcinku Gajoresa, czy tam Gajoresa, odszukać trzeba Orfea. Także trzymajcie się. Na razie.